Halo, dzień dobry, kłaniaj mi się, tak jak twoi przyjaciele tutaj. Patrzcie, tutaj z kumplami akurat na biwaku jestem. Witamy was po dobrodziejsku w kolejnym odcinku serii The Forest. Jak tutaj po prostu mruczą kanibale. Klękaj! Klękaj, na kolana, chamy, śpiewał Lucian Pavarotti. Dobrze, dobrze, respekt ulicy ma być. No, ty też. I tak mi siedzisz na tych kolanach. Co wy, jakieś ADHD macie, czy co? A ty co z tymi cyckami? No, nie bój się, nie... Uspokójcie się! Ty... Nie podoba wam mi się wasze zabawy! Tak. Wcale bym się nie zdziwił, jak mi zdejmą ten filmik z YouTube'a. Na dzień dobry, co tam, jak się bawicie? Tak sobie, prawda, na biwak ze swoimi kumplami poszedłem. Tutaj dzikie tańce z fawola, jakieś tam sprężyny na drzewach rozwijamy, jakieś dzikie krowy i tak dalej. Dobra, idę stąd, bo nie wiem, podejrzane zachowanie. Dobra, słuchajcie, nara gitara, nie? Zobaczymy się tam później pod Monopolowym, miło było. Co w dzisiejszym odcinku? Co w dzisiejszym odcinku będzie się działo? Słuchajcie, na dobry początek to chciałem powiedzieć, że absolutnie, absolutnie jestem z was dumny. To, co zrobiliście pod drugim odcinkiem, o pierwszym już nie będę wspominać, bo wspominałem o pierwszym odcinku w drugim odcinku, a to jest trzeci odcinek drugiego sezonu serii The Forest, serii najbardziej lubianej, najbardziej wyczekiwanej, najbardziej przez was po prostu konsumowanej na dobrodziejskim kanale i za to jestem wam bardzo wdzięczny, bo nie powiem, mam swego rodzaju sentyment, a także radość do tej serii, bo wiele, wiele setek godzin już przegranych, niejedna budowla wybudowana i niejeden kanibal po prostu zgnieciony pod naporem moich ciosów z katany bądź innego tępego narzędzia. Dobra, słuchajcie, w dzisiejszym odcinku, jak po tytule już pewnie wiecie, będziemy się szykować do leśnej masakry piłą łańcuchową. Dokładnie tak, w patchu którymś tam, już nie pamiętam, którym, 58, 59, 60, nie mam pojęcia, bo przez 3 miesiące nie grałem w The Forest, ale deweloperzy postanowili... Zwiał mi jeden. Postanowili wprowadzić piłę łańcuchową, która podobno bardzo, ale to bardzo pomaga graczom w ścinaniu drzew, a także mordowaniu kanibali w bardziej sadystyczny i jednocześnie satysfakcjonujący sposób, jaki tylko nawet najbardziej zwyrodniali gracze mogą sobie wyobrazić. Więc tak, dzisiaj będziemy szukać piły łańcuchowej. Ja mniej więcej wiem, gdzie jest lokalizacja tej piły łańcuchowej dzięki zagranicznym youtuberom, których śledzę i którzy dostarczają mi bardzo dużo fajnej rozrywki. Ale mimo to wiem, że musimy się przygotować. I właśnie teraz przemierzam przez tą knieję gęstą, słońce co prawda już zachodzi, ale damy radę. Przez tą knieję przemierzam, żeby odnaleźć w pierwszej kolejności akwalum, którego nam brakuje w ekwipunku. Tak, i jak tylko ten akwalum znajdziemy, to wtedy będziemy zmierzać do jaskini, w której możecie znaleźć piłę łańcuchową. Także pamiętajcie, chcecie mieć piłę łańcuchową w The Forest? Najpierw akwalum przede wszystkim. Zaraz, tutaj jest tak, czyli mamy łódeczkę. Czy jest sens w ogóle na łódeczkę wbijać? Oto jest pytanie. Chyba nie, ale pójdę tam zobaczyć. Tylko tak na wszelki wypadek po prostu odczajmy. Myk! Sru piłką tutaj. Jeszcze rekinowi odciacham głowę. Kurde, taką głowę rekina bym sobie powiesił tam nad moją willą, ale to nieważne. Tak, skoczymy sobie jeszcze tutaj tylko na łódkę, zobaczyć co tam ciekawego możemy znaleźć i lecimy po ten akwalung cały, który znajduje się w pobliżu, ta jaskinia. Co prawda kiedyś pamiętam, że miałem bardzo duże problemy ze znalezieniem tej jaskini, jakby ona się przemieściła, wejście do tej jaskini, ale mam nadzieję, że tym razem to będzie bezproblemowe. Dobra, zaczynamy. Także tak, muszę wam powiedzieć, że dzisiaj jest niedziela. Dzisiaj wieczorem zapraszam wszystkich na live'a. Będziemy live'ować z gier wszelakich, w różne gry będziemy grać. The Forest raczej jest taką serią odcinkową, aczkolwiek czasami od święta na live'ach też się pojawia, ale tylko od święta. Inne gry raczej są bardziej maltretowane przeze mnie na live'ach. Tak, tutaj gazetka, jachty. Coś żem podniósł, ale nawet nie wiem co. Przez ścianę też dobrze. Tutaj alkohol wezmę, mleko. Tutaj dobrze. To się przyda, tu mogę zapisać. Nie, pod pokład wejdź. O, tutaj zdecydowanie komuś coś nie wyszło.
Czy smutne jest to, że oczywiście już wszyscy znamy zakończenie The Forest, wiemy jaka jest więcej fabuła, że no naprawdę nie wiemy wiele o tym jego mościu, który tutaj, prawda, no zasuszył się na tym łożu, na tej łódce. Ale ciemno? Czekaj, to nie, no to czekaj, musimy dopłynąć do brzegu i lecimy. Nie wiem czy kurde, czy po ciemku mi się... wiecie co? Po co ja będę po nocy biegał? Przecież mogę tu się przespać. Mogę się przespać, świtem sobie wstanę, elegancko. Trochę tu śmierdzi, bo tamten w drugim pokoju trochę już podgnity. Ale tak, prześpimy się. Elegancko, dobrze. I zapiszemy sobie grę, elegancko. I lecimy. Świt, blady świt. No i myk do wody. Małż tu raczej nie ma. O nie, coś tutaj jest. Ty, nie. A tu alkohol, kto tutaj wrzucał alkohol na dno oceanu? Nie, nieładnie, nie podoba mi się to. Okej, okay, lecimy. I z tego co pamiętam, tak, tu jest drzewo, czyli tam gdzieś powinna być ta jaskinia, w której znajduje się akwalung. Jak znajdziemy akwalung, to idziemy po piłę łańcuchową. I jeszcze napominając o drugim odcinku, wbiliście ponad 300 łapek w górę. Pod pierwszym odcinek 450 czy coś takiego. Ja już nie wiem, zgubiłem się po prostu. Nie jestem przyzwyczajony do aż takiej popularności. I za to wam bardzo dziękuję, bo to nawet nie chodzi o to, że tam, żeby był następny odcinek, to musi być 2000 łapek. Nie o to chodzi, tylko po prostu ja wierzę, lubię tak sobie wmawiać, rozumiecie, że jak tych łapek w górę jest trochę więcej, to ten algorytm YouTube'a jakoś wybaczy mi to, że mówię to co myślę i nie jestem może najbardziej family friendly contentem na całym polskim YouTubie i może ten filmik się pojawi przed oczami ludzi, którzy lubieją gry wszelakie survivalowe, a przede wszystkim The Forest, a może jeszcze nie słyszeli o takim srogim pojebie jak Dobrodziej. Zaraz deszcz nam się rozpada, normalnie pogoda jak w Cardiff, wspaniale. Dobra, jaskinia. Tutaj chyba jest, dobrze widzę? Czy to jest wejście do tej jaskini? Tak jest, idealnie, od razu znalazłem. Idealnie, tak, jeśli dobrze pamiętam. Myk tutaj, dawaj mnie tutaj. Tu sobie wejdziemy i jeśli dobrze pamiętam, to na dnie właśnie tej jaskini znajduje się akwalung. Jak ciemno, daj mnie. Czekaj, myk. Zapalmy, bo nic nie widać. Dobra, cyk. Tutaj schodzimy. I oczywiście już mi musiał czekać. To ja lepiej chyba patyka se owinę tym szmateksem. Hop. Zapalmy, aż się nawet trochę zląkłem. Ta grafika taka przekonująca teraz jest na tym mocnym sprzęcie, że... Panie złoty. Oho. Co się śmiejesz? Halo? Kijem go! Czekaj, poczekaj! Halo, chodź do tu. A ty co? Chodź tu! Gdzie uciekasz? Dobrze, wspaniale. No dobra, jakie w ogóle teraz widzicie, jakie oni mają oparzenia, jak się ich podpali. Kiedyś to byli po prostu tacy osmoleni, jakby węgiel kopali w jakiejś kopalni. A teraz to już tak konkrecik to wygląda. Dobra, idziemy dalej, jeśli dobrze pamiętam. To... Stoły. Tak, tędy chyba trzeba pójść. O. Fajne shorty ktoś miał, nie wiem po co do takiej jaskini w takich shortach. Tutaj Timmy narysował odbyt pośród drzew. Wspaniale. Piękne malowidło, wystawimy później na eBayu. Dalej, otwieraj te. Jak to hałas robi, panie złoty. No. I oczywiście jeszcze więcej szmat będzie mi potrzebne. Zapal. Jeszcze jacyś tutaj koledzy? Halo, dzień dobry. Od razu padł, na dzień dobry, dobra. No i tak się sprząta, nawet nie wiedzieli co ich uderzyło, jak Dobrodziej wjechał z kija. I chyba jeśli dobrze pamiętam, to właśnie tutaj jest zejście do akwalungu. Chyba znam tę jaskinię jak własną kieszeń starego Dobrodzieja.
Forest nie oszuka. No, dawaj, i myk. Tutaj sobie zjedziemy, tutaj elegancko. Bierzemy tylko akwalung. Ja wiem, że tam jest cały czas przepływ do tej jaskini z żelaznymi wrotami itp. itp. Ale to nas nie interesuje. A to? Co to? O! Jezusowy relikt? To tego nawet nie wiedziałem, że to tutaj było, ale no nieważne. Hop. Dobra. Jest! Akwalung, dobra, dziękuję bardzo. Pozdrawiam. No i tutaj już, tutaj co prawda moglibyśmy przepłynąć, ale nie chcę. Nie chcę, nie potrzebuję, tylko po akwalung tutaj przyszedłem, dziękuję bardzo. I wracamy na powierzchnię. Wracamy na powierzchnię, która jest w którym kierunku? W tym kierunku. Myk, do góry. Nalijany jak Tarzan. I teraz, uwaga, wyjmijcie notesy i notujcie uważnie, bo będziemy szli po piłę łańcuchową, która zapewne bardzo przyspieszy budowę naszych budowli, różnych takich chorych kreacji, a także na pewno umili nam walkę z kanibalami, bo nie ma nic tak satysfakcjonującego, jak wbicie komuś furkoczącej piły łańcuchowej w sam brzuch. No. Jak ktoś to z kontekstu wyjmie, to dopiero będzie YouTuber namawia do przemocy. Ban na YouTubie, żeby mu subskrypcje po prostu ujemne leciały. Albo puste suby do końca życia. Okej, okay. I teraz w tym kierunku, jeśli dobrze pamiętam. Myk, 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 tutaj ten. Dawaj tutaj. Ach, ciasno tutaj, ale damy radę. No. Nawet nie chcę mi się zapalać tej pochodni. Drogę mniej więcej znam chyba. Tak, znam mniej więcej. A tutaj też jest wyjście, to zobaczmy. Dokąd prowadzi to. Bo nawet nie pamiętam, gdzie tu się wychodzi. Tak, i teraz musimy wrócić do krateru. Wrócimy do krateru i będzie elegancko. Zdobędziemy piłę łańcuchową i będziemy zawijać z powrotem na chatę. Nie wiem, czy wiecie, ale nasz domek już stoi, mamy gdzie spać, nie jest nam zimno. Prawda, jajka nam się nie marszczą od mrozu, gęsia skórka na pitoku nie wychodzi, bo wreszcie mamy... Chyba w tym kierunku. Tak, w kierunku domu, bo tam musi być... Czekajcie, zjem sobie jeszcze batona i wypiję orężatkę. Jednego batona też zjem. Ale mało liści mam? Nie rozumiem. Czemu tak mało liści? Chyba, że... O. O, właśnie, jak tym bym sobie poczepał te krzaki. Trzepię krzaka i dostaję liście elegancko. Dawaj jeszcze. Mieszczę tych kamieni. O. I patrzcie, jaki tutaj mamy elegancki ten. Znaczy w sumie nie widać, żebym miał go na sobie, ale mógłbym mieć. Na pewno jestem teraz kompletnie niewidoczny dla kanibali. Co prawda deszcz pada, więc już nie mam na sobie czerwonej farby. Więc kanibale pewnie od razu się na mnie rzucą. Straszne porównanie mi przyszło do głowy. Nawet nie powiem, bo zaraz ktoś zareportuje to. Czasami naprawdę takie teksty mi przychodzą do głowy, że człowiek warga przy mnie to świętym by został albo innym papieżem. Ale potrafię się czasami ugryźć w język. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle. Jak będę miał milion subów kiedyś, to będę się mniej powstrzymywał, bo wtedy będę miał władzę, fame i w ogóle i gruby hajs po prostu w workach na Jelczu będą mi przywozić worki wypełnione złotem, czystym złotem Gaddafiego. Dobra, tędy. Co ten patyk? Patyk taki umorusany na tym czubku, jakby w dupę kanibalowi on go wsadzał. Tak trochę wygląda to. Nie wiem, czy ta grafika po prostu... Płata nam na moim umyśle figle. Dobra, i chyba tutaj. Opla. O, i tutaj. No momento. Tu jest woda, tu jest krater. Tak, czyli tędy. Tędy, ku przygodzie. Ku przygodzie zgarniemy piłę łańcuchową, jeśli dobrze idę. Jeśli dobrze idę. Schowaj tą zapalniczkę, bo gaz marnujesz. Putin kurek zakręci i dopiero będzie. A właśnie. I tutaj widzicie te namioty. To jest właśnie miejsce, gdzie teoretycznie, według moich informacji, według moich informatorów, znajduje się piła łańcuchowa. Dobra, odsapnij sobie. I myk do dziupli. O,
Ale normalnie komputer za 18 tysięcy złotych, a i tak FPS-y spadają jak się wchodzi do jaskini. Nie wygrasz, nie wygrasz po prostu. Dobra, jedziemy z tym koksem tutaj w dół. Myk, 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 myk. No, śmielutko. Ciemno. Już zgasły wszystkie światła. Ciemno już, noc nadchodzi. Dobra, nieważne. Idziemy dalej, tak, schodzimy. Tutaj. Panie, jak tu ciemno. Nawet jakby piła pod nosem mi tu leżała, to ja bym tego nie zauważył. Proszę zapalić TT. Ale tutaj chyba jest woda z tego co widzę. A nie, jeszcze w dół trzeba, tak? No i po co? Po co żeś to zgasał? Ugh. Okej. No i to dobra, no to hop siup w maskę Lorda Vadera i myk do wody. Jak w suseł po prostu. O, dzień dobry. Tędy? Czy tędy? O, tędy. O kurde, patrza jeno. Patrza jeno, jakie towarzystwo tu się zebrało. Kur, zapiał. Gdzie mnie tu? Szaleńce. Spal mnie to. Diabelstwo. Dobra, popalone. Mogę tu katanę może? Nia! A? Posprzątane? I tu właśnie, w tej pieczarze, nie inaczej, jest to, czego szukamy. Pięknie to wygląda, nieprawdaż? Aż, wiecie co, aż sobie HUD wyłączę i zrobię screena. Czekaj. HUDu, HUDu, HUDu? HUDu, 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 HUDu. Options resolution preset, terrainę, liberane tutaj, SAO, DEF, color grading. Low memory, advance. Ty, nie ma? Nie, nie wiem jak się ten HUD wyłącza. Motion blur, bloom. No nie ma. Resolution, preset. W ogóle widzicie jakie mam ustawienia, przynajmniej, że nie było, że kłamie. To są naprawdę najwyższe jakie się da. Chyba te ustawienia graficzne. A, tutaj, gamma play, show HUD off. Dobrze. Dobrze, i tutaj, o, taka właśnie piła mechaniczna. Podnosimy to dziadostwo. Co, flaga? Jakaś taka dziwna flaga. O, i tutaj mamy jeszcze po... Nie mogę więcej? Szkoda, że nie mogę więcej tego. Jaki to w ogóle hałas robi? Panie złoty! No ładnie! Ej, dobra, odłóż to, bo... Ile można? Halo, zapalniczka. Ej, dobra, uciekamy stąd i trzeba przetestować. Jak ja ciemny na kamerce jestem, bo słońce chyba mocno świeci za mną. Niestety w ciągu dnia jak nagrywam to, cholera, będę musiał to później w postprodukcji rozjaśniać. No trudno. W sumie nawet podejrzewam, że akwalungu bym nie potrzebował, bo to jest tak krótki dystans. Chyba trochę tak nad wyraz, żem poszedł i po ten akwalung biegłem. Ale tak profilaktycznie, no bym się tam zaciął, szukał czegoś, to wiadomo, że... Tak by było, ale nie mogę się doczekać, jak zaraz zetnę jakieś drzewo albo głowę kanibala. Ale będzie się działo. Dawaj, dawaj. Zaraz zobaczymy w akcji tą całą piłę łańcuchową. Deforestowa masakra piłą łańcuchową. Zemsta dobrodzieja. O, tutaj. Halo. No i myk. Szkoda, że tej benzyny więcej nie można, tylko 5 kanisterów do piły łańcuchowej. To tak trochę podejrzewam, że ja to szybko spalę. Przy tych budowlach, które ja mam zaplanowane, to tam no trochę się zejdzie, nie?
Dobrze, że jesteśmy w miarę blisko swojego domostwa. Tylko tam przez ten taki mostek przejście i będzie elegancko. Patrzcie, jak to światło pięknie tutaj pada. Jednak co jak co, ale grafika picobello. Cud miód malina. Dawaj, dawaj, dawaj. No i śmielutko. No, się wczytał. Uj, jak szarpnęło FPS-ami. Normalnie jak Popek Burnejką w oktagonie KSW. Oglądał ktoś walkę, czy nie bardzo? A? Czekaj. A może już teraz ten HUD sobie włączę, bo jednak nie widzę. Granie bez HUDa to musi być interesujące, bo ani nie masz jak zdrowie. Może kiedyś zrobiłem taki challenge na hardkorze, będę grał. Właśnie bez HUDa. Zdejm tą maskę Lorda Vadera. Halo. O. Lorda Vadera. Właśnie tak grać bez HUDa. Czyli we wszystkich tych nie wiesz, ile masz zdrowia, ile głodu i tak dalej. I do tego na hardkorze. Założę się, że nie ma lekko. Dobra, idziemy tutaj w las. Zaraz będziemy ścigać, spokojnie, zobaczycie. Myk! Nie, bo co chodzi, te dżuwie jakieś takie katano odporne są ostatnio. Nie da się ich uśmiercić. Dobra. I do boju. W piękne tereny. Och, oczywiście muszę poczekać, aż koleżka tu sobie odsapnie. W tych pięknych okolicznościach przyrody i nie tylko. Zaraz będziemy chaos, ale to musi być. Kanibale to dopiero będą miały schizę, nie? Wyobraźcie sobie, że jesteś takim kanibalem, tam idziesz sobie z tą swoją cycatą kumpelą, czy tam innym szamanem, który tam dyskietki ma z płyt CD i na szyjnik, bo jest taki szpan i w ogóle nie, i to modne teraz jest pośród kanibali. O! Halo, halo! Mamy pierwszego kandydata do teleturnieju. Uciekaj, uciekaj! Całe życie uciekasz! Ej! Ej! They see me rolling, they hating. No dobra, dawaj następnego. Jeszcze jednego. A? Halo? Gdzie on jest? O! Halo, Mirek. Osiu, chodź, nie uciekaj. Dobrze. Dobrze. A, tutaj mamy pasek w ogóle paliwa, z tego co widzę. Ciekawe, czy pasek się zmniejsza, jak ja nie używam. Znaczy, używam piły, ale nie mielę, nie? To jestem ciekaw. Zaraz zobaczymy. Zaraz na drzewach przetestujemy. No doskonale. Dobrze, dobrze. Tutaj jest chyba gdzieś nasze domostwo. Ależ po prostu ten warkot silnika, to jest to. Nie wiem, tam dużo osób widziałem, z tego co widziałem, to tam hejciło na tą piłę łańcuchową, że to tam klimat psuje i tak dalej. No ale jak dla mnie, to jest świetne. No tu już widzicie, już parę drzew nam poszło. Musiałem to wyciąć, niestety, żeby zbudować chałupę. Ale zobaczmy, uwaga, wielki test piły łańcuchowej. O Jezus! Ale urwał. Dobrze. No. I tak właśnie to działa, mili moi. Wybaczcie za moje psychopatyczne zapędy, ale trudno się powstrzymać z tak zacnym narzędziem, jakim jest piła łańcuchowa w The Forest. Kto by pomyślał, jak 2 lata temu zaczynaliśmy grać w The Forest, że takie cuda, bronie palne, piły łańcuchowe, co następne? Żuk? Silnik do żuka będzie można skompletować? Tego nie wie nikt. Co ja tutaj? Czy ta chałupka się rozpada, czy co? Taka jakaś przerwa jest? Nie wiem. Dobra, starczy tego ryku silnika, ja sobie tam zaniesę to drewno. Ale tak, to można ciąć, co jak co, ale jest moc.
Jest moc. Co prawda, no daleko będę po drewno musiał jeździć, ale jesteśmy do tego przyzwyczajeni tak naprawdę, bo pamiętacie te czasy, jak wspinałem się na swoją altanę w swojej bazie i po prostu las po sam horyzont był wycięty? Było tak, to jeszcze zanim wprowadzono regrowing mode i po prostu no nie było tak, że drzewa odrastały czy coś takiego. To jest zajebiste. Zajebiste, podoba mi się to, naprawdę. Naprawdę mi się podoba. Dobra, także no tak. Moi drodzy, mi się moje kolorowe powiedział dobry dzień, odpalając piłę łańcuchową. To był odcinek z cyklu The Forest. Idziemy sobie zapisać grę. Jeśli ktoś nie wiedział, gdzie odnaleźć piłę łańcuchową, no to teraz już wiecie. I wiecie, że też, że piła łańcuchowa jest zajebista. Po prostu nawet największego psychopatę i innego patusa zaspokoi, jeśli gra w The Forest. Wystarczy, może porąbać sobie drzewa, może porąbać sobie kanibali. Będziemy jeszcze testować piłę łańcuchową, jak trochę będzie dalej w rozgrywce i mutanty zaczną przychodzić do nas. Bo nie powiem, takiego grubasa sobie z chęcią bym potraktował piłą łańcuchową. To był kolejny odcinek serii The Forest. Zostawcie komentarz, naprawdę te komentarze i łapki w górę są dla mnie jak na wagę złota. Ja bym was nie skłamał, poważnie wam mówię, bo naprawdę ta seria żyć musi, musi tętnić życiem i musi być po prostu zajebiście. Czekaj, schować to radyjko, my sobie tutaj zapiszemy, a ja żegnam się z wami po dobrodziejsku. Do następnego, pamiętajcie, im szybciej te łapki w górę napierdolicie, tym szybciej dobrodziej się zmotywuje, usiądzie i odcinek dla was nagra. Wryk. Piły łańcuchowej, żegnam się z wami, na razie, cześć, siemano, pum!